Opowiem Ci o zdjęciu. Kolejne zdjęcie, które chciałbym Ci przedstawić, powstało w Paryżu w 1837 roku, czyli 11 lat od momentu wynalezienia fotografii. Jego autorem jest Louis Daguerre. Zdjęcie to przedstawia paryski boulevard des Temples. Zdjęcie tej ulicy zostało zrobione przez Louisa Daguerre'a z budynku Dioramy przy Rue Chanson, jednej z najbardziej ruchliwych ulic w Paryżu. Obraz jest jednym z wcześniejszych daguerotypów, czyli zdjęć wykonanych na metalowej płycie wynalezionych w 1837 roku właśnie przez Daguerre'a. Uważa się, że jest to pierwsze zdjęcie przedstawiające osobę. O, tu w kółeczku możecie zobaczyć tego człowieka. Mężczyzna zatrzymał się, by wypolerować buty i pozostając nieruchomy, nieświadomo został utrwalony na płycie. Podczas gdy cały ruch uliczny zniknął z obrazu z powodu długiego czasu naświetlenia. Ekspozycja tego zdjęcia trwała od 4 do 5 minut. Niestety, oryginalna płyta już nie istnieje. Jedni mówią, że w latach 60., inni, że w latach 70. XX wieku pracownik muzeum w Monachium, gdzie daguerotyp był pokazywany, chciał go odnowić, lecz nie wiedząc, jak to się robi, starł obraz z metalowej płyty. Jeśli interesują Cię takie historie, zasubskrybuj mój kanał, a będzie ich jeszcze więcej.